Kolejnym zagadnieniem, jakim trzeba się zająć, jest krąg społeczności. Wykazałem już, że między nowotestamentowymi zborami istniała jedność doktrynalna, to znaczy jedność w nauczaniu i jedność w praktyce, oraz zauważyłem, że w całym Piśmie Świętym nie znajdziesz ani śladu teorii o niezależności miejscowych zborów. Zasada jedności zborów jest klarowną nauką Słowa Bożego. Czasami słyszy się określenie krąg społeczności, ja przynajmniej taki termin słyszę. Termin ten oznacza krąg zborów trzymających się tych samych prawd, postępujących według tych samych Bożych zasad, odnoszących wspólną odpowiedzialność i kroczących wspólnie w praktycznej społeczności i jedności, aby urzeczywistniać zasady, które je łączą i wiążą. Wszystkie wersety, które rozważyłem dotychczas w kontekście wspólnego życia i porządku w zborach, uprawnia mnie do nauczania o kręgu społeczności, choć terminu tego jako takiego nie znajdujemy w Piśmie Świętym, to jednak w trafny sposób wyraża on i podsumowuje klarowną naukę Słowa Bożego. Oczywiście krąg ten obejmuje w pierwszej linii wszystkich wierzących, których nie wyklucza samo Pismo Święte. Niemniej jednak w obecnym stanie ruiny i pomieszania w łonie chrześcijańskiego wyznania krąg społeczności ogranicza się do tych, którzy podporządkowują się prawdzie Boga odnośnie do Jego Kościoła. Skoro posiadamy biblijny autorytet dla pojedynczego zboru gromadzącego się w oddzieleniu od wszystkiego, co przeczy Słowu Bożemu, a mamy go z pewnością, to posiadamy lokalnie krąg społeczności, w którego zakres wchodzą wszystkie zbory, podobnie zgromadzające się na biblijnych zasadach. Tu oczywiście rodzi się problem konieczności zachowania porządku i karności. Konieczność zachowania porządku i karności jest bardzo ważna. Krąg społeczności jest swego rodzaju koniecznością. Musimy uznać go oraz powiązaną z nim kwestię karności. Jeśli chcemy uniknąć zarzutu niezależności, jakże inaczej miałoby być możliwym utrzymywanie porządku i wykonywanie karności, które Bóg przez apostoła Pawła zarządził dla swego domu. Na takiej samej zasadzie, na jakiej uznajemy lokalną wspólnotę wierzących zgromadzających się w odłączeniu od zła, musimy uznać ogólną wspólnotę wierzących zgromadzających się na tych zasadach, czyli krąg społeczności. Nie ma to nic wspólnego z zakładaniem konfederacji czy ustanawianiem centralnego zarządu. Uznając krąg zborów, nie stawiamy żadnych warunków ani nie zawieramy żadnej umowy, lecz w istocie zabiegamy jedynie o to, by wspólnie kroczyć ścieżką posłuszeństwa względem Słowa Bożego. Krąg społeczności jest niczym innym jak tylko praktyczną jednością w społeczności, którą sprawia Duch Boży przez posłuszeństwo wobec Słowa Bożego. Jest to jedyne rozwiązanie, dzięki któremu możemy praktycznie reprezentować ciało Chrystusowe. Jedyną alternatywą byłoby uznanie niezależnych zborów, co byłoby przecież oczywistym zaprzeczeniem prawdy o jedności ciała Chrystusowego. O zasadzie niezależności słusznie powiedziano: nauka o niezależności zborów prowadzi do niezdrowej pobłażliwości, na której bazie pozwala się każdemu postępować według jego własnej woli i nie osądza się niczyjego sumienia. I kluczowe jest, żeby teraz, jeśli chcemy być posłuszni Słowu Bożemu, tworzyć niesekciarską społeczność. Wielu podnosi sprzeciw i protestuje przeciwko nauce o kręgu społeczności jako sekciarskiej i niepochodzącej od Boga. Niemniej jednak tam, gdzie wszyscy chrześcijanie uznawani są za członki ciała Chrystusa i gdy tylko nie ma biblijnych przeciwwskazań, przyjmowani są
do społeczności, gdzie nie przyjmuje się żadnej sekciarskiej, przeczącej jedności ciała i odróżniającej wierzących od innych chrześcijan nazwy, gdzie wierzący zgromadzają się po prostu wyłącznie do imienia Pana Jezusa Chrystusa, nie można określać ich denominacją ani sektą, nawet jeśli odrzucają zasadę niezależności i uznają krąg zborów, z którymi pozostają w praktycznej społeczności. Frederick W. Grant słusznie napisał: im więcej płaczemy i bolejemy nad istniejącym sekciarstwem, tym bardziej będziemy czuli się zobowiązani, by gdzie tylko to możliwe, z radością uznać istnienie ciała Chrystusowego. Powstały w ten sposób krąg społeczności, choć nie jest samym ciałem, daje nam możliwość, by w autentyczny i święty sposób uznać prawdę o jednym ciele. Jak dalece pozwala obecny stan ruiny, w jakim niewątpliwie znajduje się aktualnie Kościół. Z prawdziwą miłością do wszystkich, którzy są Chrystusowi, z otwartymi drzwiami, by przyjąć każdego, kto spełnia warunki, jakie stawiają prawda i świętość. Taki krąg nie jest sekciarski, a raczej jest protestem przeciwko wszechobecnemu sekciarstwu. Natomiast zbory, które odmawiają z nim społeczności, są w istocie sekciarskie w prawdziwym znaczeniu tego słowa. Moim zdaniem naszym zadaniem jest uznawanie całego ciała Chrystusa, nie zaś niebiblijnych powiązań i zrzeszeń wierzących. W interesie ciała Chrystusowego odrzucamy denominację jako niepochodzące od Boga, ale działając w tym samym interesie jesteśmy zmuszeni, by zaakceptować krąg niesekciarskiej społeczności. Co do zasady, każdy zrodzony na nowo chrześcijanin ma prawo do stołu pańskiego, ale ścieżki, którymi kroczy, związki i relacje, w których tkwi, lub stan jego własnej duszy, mogą stać się realną przeszkodą, która nie pozwoli mu przy nim zasiąść, gdyż jest to stół tego, czyli Pana Boga, Pana Jezusa Chrystusa, stół tego, który jest święty i prawdziwy. Wspólne łamanie chleba przy stole Pana, przy stole Pańskim, jest najpełniejszym wyrazem społeczności, a społeczność oznacza jedność interesów i zdania. Gdzie ich nie ma, nie ma mowy o społeczności. Nie możemy mieć praktycznej społeczności z tymi, którzy sprzeciwiają się i wszczynają wojnę przeciwko zasadom, które Bóg wyznaczył jako nasze wytyczne. Społeczność lokalnego zboru może rozciągać się tylko na te zbory w innych miejscach, które postępują w świętości, prawdzie i jedności, które rozpoznały swe przywileje i biorą na siebie odpowiedzialność, jaką nakłada na nas Słowo Boże. Omówiłem już kwestię tak zwanego kręgu społeczności i stwierdziłem, że zasada ta znajduje w Biblii swe uzasadnienie. To, że ci, którzy pragnęli trzymać się tej zasady, w praktyce wielokrotnie zawiedli i podzielili się na wiele różnych kręgów, jest smutnym faktem, smutną prawdą, która daje nam powód do ukorzenia się przed Bogiem i szczerego wyznania winy. Ten smutny fakt nie pozwala jednak na stwierdzenie, że zasada kręgu społeczności jest błędna sama w sobie. Upadek człowieka i jego ułomność w zachowywaniu Bożej prawdy nie zmieniają wcale Bożych zasad, nie zmieniają Bożej prawdy oraz nie zwalniają nas z ich urzeczywistniania. Są dla nas raczej jedynie podstawą, abyśmy ukorzyli się przed Bogiem, utożsamiając się z otaczającą nas ruiną i błędami naszych ojców oraz nas samych. Przyjmując taką postawę, powinniśmy szukać Jego miłosiernego oblicza, prosząc Go o łaskę i siłę do zachowywania Jego słowa i kroczenia w prawdzie. Ci, którzy trzymają się zasady niezależności zborów i piętnują naukę o ich jedności jako odpowiedzialną za rozłamy, nie wypadają lepiej, być może jeszcze gorzej. Nie trudno jest bowiem zauważyć zgubne owoce niezależności. Czym jest zachowywanie praktycznej jedności? Jest to bardzo ważne, aby zachowywać praktyczną jedność. Prawda o jednym ciele,
którego członkami są wszyscy prawdziwi wierzący, oraz o jednym duchu, który stworzył tę Bożą jedność, jedność ducha oczywiście, czyli o jednym świętym Bożym duchu, który stworzył tę Bożą jedność świętego Bożego ducha, wymagają pielęgnowania praktycznych relacji i kontaktów, które wzmacniają jedność między zborami wierzących w różnych miejscach. W pierwszym liście do Koryntian, którego nauka obejmuje wszystkich, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu. Tak mówi pierwszy wers, rozdział, drugi werset. Apostoł pisze, a proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Pierwszy rozdział, dziesiąty werset. Szatan nie ustaje w swoich staraniach, by zniszczyć praktyczną jedność zdania i radosną społeczność między wierzącymi i zborami oraz by krzewić niezależność i rozłamy wśród ludu Bożego. Dlatego też jesteśmy napominani, aby starać się zachować jedność ducha w spójni pokoju, jak poucza nas Słowo Boże z listu do Efezjan 4, rozdział 3, werset. Musimy dołożyć wszelkich starań i zabiegać gorliwie o wzmocnienie jedności i społeczności między wierzącymi w lokalnych zborach oraz między zborami w danym rejonie czy kraju. Chcielibyśmy rozważyć teraz kilka kwestii, które mają nam pomóc we wspieraniu i zachowywaniu praktycznej jedności między zborami wierzących. Po pierwsze, weźmy kilka przykładów z Pisma Świętego. Wystarczy, że będziemy podążali za wzorcem, jakim jest dla nas w tej kwestii Kościół czasów apostolskich, czyli pierwotni chrześcijanie w listach Pawła, apostoła, Piotra, apostoła i Jana, apostoła, spotykamy się z pozdrowieniami, jakie wierzący z jednego zboru przesyłali przez apostołów do zboru lub wierzącego, do którego zaadresowany był dany list. Zborowi w Koryncie apostoł Paweł przesyłał pozdrowienia od zborów w Azji oraz od Pryscyli i Akwili wraz ze zborem, który był w ich domu w Efezie. 1 Koryntian 16 rozdział 19 werset. Wierzącym w Rzymie apostoł Paweł opowiedział o dziele świętych w Macedonii i Achai dla ubogich wierzących w Jerozolimie, o czym mówi nam list do Rzymian 15 rozdział 26 werset. Opowiadając o pełnej oddania ofiarności zboru w Macedonii służącej zaspokajaniu potrzeb ubogich braci i sióstr, zachęcał Koryntian i wszystkich wierzących w Achai do tego, by zechcieli pójść w ich ślady, o czym mówi 2 Koryntian 8 rozdział od 1 do 5 wersetu. Wierzącym w Koryncie pisał apostoł Paweł również o otwartych drzwiach dla Ewangelii, z jakimi spotkał się w Efezie mimo wielu przeciwników, o czym mówi nam 1 list do Koryntian 16:19. Tych w Kolosach z kolei prosił, by otrzymany list przeczytano również zborowi w Laodycei. Sami mieli przeczytać list, który otrzymali laodycejscy wierzący. Czytamy o tym w Kolosan 4, rozdział 16, werset. W historii wczesnego Kościoła, relacjonowanej nam przez Ducha Świętego, widzimy również apostołów, a także Tytusa, Tymoteusza, Apollosa oraz innych spośród znanych wówczas sług słowa, odwiedzających zbory i chodzących z miejsca na miejsce, przynoszących świętym wieści radosne, jak i smutne, wzmacniających tym samym praktyczne więzy wierzących. Piotr odwiedzał wszystkich, natomiast Barnaba powtórzył zborowi w Antiochii wszystko, czego Bóg z nimi dokonał podczas pierwszej podróży misyjnej i jak zostały otwarte drzwi wiary dla pogan, o czym informują nas Dzieje Apostolskie 9, rozdział 32, werset oraz 14, rozdział 26 do 27 wersetu. Później, gdy przez braci w Antiochii i braci z Antiochii, zostali wysłani do Jerozolimy, przechodzili przez Fenicję i Samarię,
opowiadając o nawróceniu pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom. Dzieje apostolskie, 15 rozdział od 2 do 4 wersetu nam to komunikują. Powyższe przykłady odsłaniające nam nieco z praktyki Kościoła w czasach apostolskich, te przykłady odsłaniające nam nieco z praktyki Kościoła w czasach pierwochrześcijan manifestują Boże uczucia, wspólne zainteresowania i wspólne życie, które tętniło w lokalnych zborach oraz w całym Kościele. W praktyczny sposób manifestowano prawdę o jednym ciele Chrystusa przez wymianę serdecznych pozdrowień, odwiedziny sług pańskich między zborami oraz przesyłanie wieści odnośnie do wzajemnego powodzenia oraz działań podejmowanych przez poszczególne zbory czy pojedynczych wierzących. Lokalne zbory były zespajane, zespalane i zachowywane w praktycznej miłości, społeczności i jedności. Oby lud Boży postępował tak samo i dziś. Oby trwał w praktykowaniu wymiany serdecznych życzeń i odwiedzin między zborami. Oby słudzy pańscy dokładali wszelkich starań, by odwiedzać zbory i zaznajamiać wierzących z działalnością, radościami, smutkami i potrzebami zborów na różnych miejscach. Chciejmy dzielić radości i ciężary naszych współwierzących braci i sióstr i modlić się za siebie nawzajem. Praca, jaką wykonują ci, którzy poświęcają się służbie Pana Jezusa Chrystusa i podróżują, odwiedzając zbory i służąc Słowem, jest bardzo ważną służbą, niezbędną do zachowania jedności i wzmocnienia społeczności między zborami. Szatan będzie starał się wykorzystać służących w ten sposób wierzących do swoich planów, siejąc przez nich niezgodę. Świadomi tego muszą mieć się na baczności. Także kluczową kwestią są zjazdy i konferencje międzyzborowe, ruch konferencyjny do rozważania Słowa Bożego, zwoływanie dodatkowych spotkań w celu społeczności, rozważań, słowa i modlitwy oraz konferencji, na które zapraszane są pobliskie zbory, jest wielką pomocą w pielęgnowaniu i ożywieniu praktycznej miłości, społeczności i jedności między zborami wierzących na różnych miejscach. Zwykle spotkania takie przybliżają wierzących do siebie i na nowo ożywiają zainteresowanie, energię i zapał do służby dla Pana. Serca doznają orzeźwienia podczas wspólnych modlitw przez służbę słowem, duchową wymianę zdań i przeżyć z innymi wierzącymi, przez co zbory zostają wzmocnione i ożywione, zwłaszcza te, które są nie za duże, niewielkie. Wierzący, którzy mieszkają z dala od innych wierzących i na co dzień odczuwają pewne osamotnienie w swym chrześcijańskim życiu, tutaj doznają zachęty. Jedność w nauce i praktyce łatwiej utrzymać dzięki wspólnym rozważaniom i konferencjom. Zacieśniają one więzi społeczności między zborami. Miejscowe zbory powinny dać się zachęcić do organizowania tego rodzaju zjazdów jedno- czy kilkudniowych, jak dalece pozwala aktualna sytuacja. Wielu wierzących korzysta w tym celu ze świąt państwowych czy religijnych, które są dniami wolnymi od pracy. Tego rodzaju spotkania już niejednokrotnie przyniosły świętym wiele błogosławieństwa. Również są ważne listy i czasopisma rozsyłane między wierzącymi, gdzie trudno jest o osobistą społeczność i odwiedzanie wierzących oraz zgromadzeń ze względu na daleką odległość i brak czasu. Wielką pomocą we wzmocnieniu wspólnych zainteresowań i społeczności między wierzącymi może być pisanie listów wyrażających braterską społeczność i niosących zachętę. Dobrym sposobem i wartościową służbą może być również wydawanie periodycznych pism z artykułami umacniającymi wierzę i wieściami
o wierzących i zborach w kraju, jak i za granicą. W wyniku tego typu pracy tematem następnym jest powstawanie i zakładanie nowych miejscowych zborów. Powstawanie i zakładanie nowych miejscowych zborów jest bardzo ważnym tematem. Gdy w jakimś miejscu ma powstać zbór wierzących, dobrze jest, by działo się to w społeczności z pobliskimi zborami. Takie postępowanie gwarantuje jedność i radosną społeczność oraz daje odpór duchowi niezależności. Po upewnieniu się, że wszystko odbywa się zgodnie z biblijnym porządkiem, istniejący już dłużej sąsiedni zbór może powiadomić inne zbory o powstaniu nowego świadectwa i polecić je społeczności wierzących w modlitwie. Sąsiednie zbory powinny okazać praktyczną społeczność z nowo powstałym zborem, zwłaszcza w początkowym okresie jego istnienia, jako świadectwo dla Pana na gruncie jednego ciała, udzielając mu pomocy na nowej drodze przez odwiedziny i służbę słowem od czasu do czasu. Taki sposób postępowania w społeczności z innym zborem pozwala lepiej zrozumieć wierzącym, którzy dopiero wkraczają na drogę oficjalnego świadectwa dla Chrystusa i Jego Kościoła, czym jest w praktyce prawda o jednym ciele i jednym duchu. Od samego początku uczą się oni, że jako lokalny zbór nie są niezależną jednostką i nie mogą działać na własną rękę niezależnie od zborów w innych miejscach. W tym kontekście chciałbym zwrócić uwagę na wypowiedź pewnego brata, która w trafny sposób w mojej ocenie ujmuje sedno tej sprawy. Oczywisty jest fakt, że wszędzie tam, gdzie zgromadzonych jest dwóch lub trzech wierzących, mamy do czynienia ze zborem. Jeśli wierzący ci zgromadzeni są według biblijnych zasad, tworzą lokalny zbór, reprezentację Kościoła. Jeśli istnieje gdzieś taki zbór i przez ludzkie zabiegi powstaje drugi, niezależnie od tego, który istnieje, jedynie pierwszy jest w oczach Bożych jego zborem, drugi zaś nie, gdyż został utworzony bez uwzględnienia jedności ciała. Tak napisał John Nelson Darby. Zatem przy utworzeniu nowego lokalnego zboru musimy być pewni, że nie jest to niezależny akt ludzkiej woli i ludzkiego działania, lecz że cała sprawa odbywa się zgodnie z jednością ciała Chrystusowego i wolą Bożą. Oczywiście, że jeśli jakiś zbór ze względu na uparte kroczenie ścieżką zła i samowoli musi zostać ostatecznie odcięty od społeczności z innymi zborami, jako dom dotknięty trądem, nie możemy traktować go dłużej jako zbór Boży zgromadzający się według biblijnych zasad. W takim przypadku utworzenie w tym miejscu nowego zboru, jeśli odbywa się w społeczności z innymi zborami, nie jest absolutnie wyrazem niezależności, lecz koniecznością z racji świętości Bożej i prawdy o Jego domu, które wymagają zdecydowanego odłączenia się od zła. I o tym możemy przecież przeczytać w 2 Koryntian 6:17 i w 2 Tymoteusza 2:20-21. Stwierdzenie, które nierzadko się słyszy, że nie ma w Piśmie Świętym wersetu nakazującego nam odcięcie całego zboru od społeczności, jest jednoznaczne ze stwierdzeniem, że Pismo Święte nie mówi o odłączeniu się od zła, a przecież mówi. Kolejną kwestią są listy polecające. Naturalną konsekwencją jedności ciała, o której uczy Pismo Święte, są listy polecające i dostrzegamy te listy polecające w wielu miejscach Pisma Świętego. Z Dziejów Apostolskich 18 rozdział 27 werset, Rzymian 16 rozdział 1 werset, 2 Koryntian 3 rozdział 1 werset i Kolosan 4 rozdział 10 werset dowiadujemy się, że pierwsi chrześcijanie mieli w zwyczaju, aby wierzących, którzy udawali się do zborów, których nie byli zdani, wyposażać w listy polecające. Takich listów wymagano również od nieznajomych, którzy przybywali do miejscowego zboru wierzących, aby mieć z nimi społeczność. Listy te potwierdzały, że dana osoba jest prawdziwie wierząca
i kroczy drogą w bogobojności, jest to dobry i miły sposób, by przedstawić nieznanego wierzącego zborowi i zapewnić mu serdeczne przyjęcie w bratniej miłości. Listy polecające stanowią również swego rodzaju zabezpieczenie przed przyjęciem fałszywych braci. Zwykle wzmacniają społeczność między zborami i wzajemne zaufanie. Są niemałą pomocą dla zachowania Bożego porządku i jedności. List powinien być nadany przez zbór, z którego pochodzi dany wierzący, i zaadresowany do zboru, do którego się ten wierzący udaje. Powinniśmy skrupulatnie urzeczywistniać tę praktykę i nie zaniedbywać zabierania ze sobą listu, gdy udajemy się do zboru, w którym jesteśmy nieznani. Niemniej jednak z drugiego listu do Koryntian, 3:1, jasno wynika, że listy polecające są zbyteczne, gdy jakiś wierzący znany jest przez wielu wierzących w danym zborze. Oby Pan Jezus Chrystus pomógł zarówno każdemu wierzącemu osobiście, jak i też miejscowym zborom kroczyć w praktycznej jedności jako członki ciała Chrystusowego i zachowywać jedność ducha w spójni pokoju. Dołóżmy wszelkich starań, aby urzeczywistniać biblijne relacje, jedność, wspólną odpowiedzialność i społeczność między zborami.